Alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus mówił do tłumów: gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: deszcz idzie, i jak się dzieje. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie: będzie upał, i bywa. Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże chwili obecnej nie rozpoznajecie? I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne? Gdy idziesz do sprawującego władzę ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody, by cię nie zaciągnął do sędziego, a sędzia przekazałby cię dozorcy, dozorca zaś wtrąciłby cię do więzienia. Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni pieniążek. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Usiądźmy, moi drodzy, na krótką chwilę i postawmy sobie kilka pytań dzisiejszego wieczoru. Pierwsze pytanie jest takie. Dlaczego tak jest, że my czasem raz jesteśmy dobrzy, a raz jesteśmy niedobrzy? Raz potrafimy spełnić jakieś wspaniałe uczynki, poświęcić się, zrobić coś dobrego, a często chwilę potem już bierze nas złość, narobimy sobie wrogów, pokłócimy się, tak niedużo trzeba. Odpowiedź na to pytanie dzisiaj w bardzo żydowskim stylu daje święty Paweł w swoim pierwszym czytaniu. Bardzo żydowskim stylu, dlatego że pisze, że w jego ciele mieszka i trochę dobra, i trochę zła. I chciałby robić dobro, ale biera i często robi to, co złego. Ta teologia Starego Testamentu mówiła, że w człowieku, tak jak w medalu, są dwie strony. Jedna się nazywa po hebrajsku Yatzer Hara, a druga Yatzer Hatov. To znaczy tyle, co ta Hara, to znaczy tyle, co taka zła strona, taka niemiła, nieprzyjemna. A ta Yatzer Hatov to jest taka dobra strona człowieka. Każdy człowiek ma, tak jak medal, trochę dwie strony. I raz się pokaże z tej strony, a drugi raz z tej. Czasami, wiecie, mówimy komuś, no z tej strony to cię nie znałem. Jak tam ktoś nam naubliża, coś nam zrobi, no z tej strony to cię nie znałem. No właśnie, coś takiego jest w nas. Nawet Pan Jezus o tym dzisiaj w Ewangelii mówi, że sobie czasami narobimy wrogów. Tak, oczywiście potrafimy zyskać przyjaciół. Tu się uśmiechniemy, tam coś miłego powiemy, ale czasem gdzieś tam coś tak jakby nas ugryzło, albo mamy taki zły dzień, no coś nie idzie i ta Yatzer Hara gdzieś tam bierze górę w nas, ta zła strona i no właśnie. Wszystko jest do naprawienia. Nie jest źle. Kiedy słuchamy dzisiejszą Ewangelię, słyszymy wezwanie Jezusa: napraw. Póki jesteś w drodze, idź, pojednaj się, żeby cię tam ten przeciwnik, ten adwersarz, ten, z którym się poróżniłeś, pokłóciłeś, nie oddał do sądu. To będzie sąd Boży. Póki jesteś na tym świecie, póki ten sąd się jeszcze nie znaczął, jeszcze jest czas, żeby się pojednać. Ale Pan Jezus ostrzega, mówi, to nadejdzie. Będzie ten moment, kiedy, no, tak jak na sprawdzianie w szkole nauczyciel mówi, odkładamy długopisy, kartki w górę, no to Pan Bóg też nam tak powie i już się nic nie da z tym zrobić. Pan Jezus mówi, żebyśmy te Jego przestrogi traktowali trochę tak, jak pewne zjawiska meteorologiczne. Na wschodzie, na zachodzie wieje wiatr od zachodu, chmury się pokazują, będzie deszcz. Tam jest klimat i te strony świata w ojczyźnie Pana Jezusa są bardzo podobne jak u nas. Tam rzeczywiście jest tak, że od zachodu, tak jak i u nas, gdzieś tam z nadatlantyku, aż te masy zimnego, mokrego powietrza, wilgoci przynoszą te wiatry zachodnie. Tam też tak jest. Prorok Eliasz, czytamy w Starym Testamencie, siedział na górze Karmel w takiej jaskini. Były całe lata suszy. I w pewnym momencie tam góra Karmel prawie że stromo stokami schodzi do Morza Śródziemnego. Jakby na zachodzie jest to Morze Śródziemne, patrzy, jest obłoczek, przyjdzie deszcz. I rzeczywiście tak się stało, przyszła ulewa, żywność wróciła do kraju, który był dotknięty suszą, a więc także głodem. Od południa to trochę tak jak u nas Chalny, tam też jest tak, że od pustyni, od Półwyspu Arabskiego idą ciepłe, gorące masy powietrza. Trochę tak jak u nas przy Chalnym, ludzie źle się czują i szaleją czasami nawet. Ktoś kiedyś rzucił taką teorię, że to powoduje nawet wzrost liczby samobójstw.
Tam jest bardzo podobnie. Tam od tego wiatru z południa, takiego gorącego, ciepłego, suchego, który czasem jeszcze niesie pył z pustyni, no rzeczywiście można zwariować. Jak on wieje za długo, to ludzie czasami ocierają się o szaleństwo. Ale to są znaki. Jak widać ten czuć pierwszy podmuch wiatru z południa, wiadomo, będzie upał. Jak widać pierwszy obłoczek na zachodzie, wiadomo, będzie deszcz. Jak przychodzimy i Pan Jezus mówi nam, poprawcie się, nawróćcie się, znaczy będzie sąd. To więc jest czas, żeby ile razy do głosu dojdzie ta zła natura w nas, ile razy sobie narobimy wrogów, przeciwników, kogoś obrazimy, zrazimy do siebie, no to żeby jeszcze, póki ten czas sądu nadejdzie, żeby się opamiętać, żeby wyciągnąć rękę na zgodę, żeby pojednać się ze swoim przeciwnikiem, żeby spróbować naprawić to, co gdzieś tam jest popsute. Moi drodzy, dzisiaj piątek wieczór. Mówią, że to jest taka właściwie najpiękniejsza część weekendu. To jest piątek wieczór, bo potem sobota, jeszcze coś trzeba zrobić, a w niedzielę już się myśli o poniedziałku. Więc kiedy dzisiaj jesteśmy, mamy okazję być tak troszeczkę wyluzowani, zrelaksowani, pomyślmy. Może nie dlatego, że tak całkiem źli jesteśmy, tylko co najwyżej w połowie. Ta jedna nasza strona ma taką złą naturę. Może w tym tygodniu komuś nadepnęliśmy na odcisk. Może byliśmy zmęczeni, może ta pogoda, te wiatry, które wieją, nam też się dają gdzieś tam we znaki. Może kogoś obraziliśmy. No to wykorzystajmy te nadchodzące wolne godziny, te sobotę, niedzielę, ten Dzień Pański, żeby, tak jak Pan Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii, się pojednać, wyciągnąć rękę na zgodę, powiedzieć przepraszam, przebaczam. Póki jest jeszcze czas, póki jest na razie tylko lekki powiew wiatru z południa, a upał nie przyszedł, tylko chmurka, a jeszcze ulewa się nie zaczęła, póki Pan Jezus mówi, będziecie osądzeni, ale jeszcze nie teraz, żebyśmy te Jego ostrzeżenia odczytali jako znaki, wzięli je sobie do serca, póki nie jest za późno, a nigdy nie jest za późno i nigdy nie jest za wcześnie, żeby się pojednać, żeby przeprosić, żeby wynagrodzić, jeśli ktoś miałby cokolwiek wobec nas, przez nas poczułby się skrzywdzony, dotknięty czy urażony. Do tego wzywa nas dzisiaj Pan Jezus. Amen.